Siemano, tu Krzychu z kanału GryBuda.pl. Pozdrawiam swoich subskrybentów, hejterom, Kiwoko. Moi drodzy, dziś zagramy sobie w Bor Moda. Co to jest Bor? Od tego czy zacząć? To jest panowski silnik, który pozwala tworzyć gry. Dobra, odpalam, będę odpowiadał. Szkoda czasu. Beats of Rage wydał taką grę. Beats of Rage wydał kiedyś parę lat temu Senil Team. Oni stworzyli silnik Open Source, który pozwala właśnie wyciągać sprite z innych gier i tworzyć własne gry. Przeważnie są to arcade'ówki, takie chodzone bijatyki lub podobne tego typu gry. Sorry za mój głos, jestem chory, mam grypę. O, mamy już tytułowy ekran. Co będziemy grać? Final Fight Last Round. To jest, można powiedzieć, w jednej grze parę gier. Mamy wersję NTSC, postacie do wyboru, jak widzicie. Następny, wersja NTSC z innymi postaciami, i PAL też z tymi, co ostatnie, postaciami ze Street Fightera. Może zagrajmy sobie najpierw w tą wersję, bo tu jest, oprócz tego, że wybieram tak jak wybrałem teraz, to jeszcze mamy w ekranie tytułowym menu do wyboru różne wersje gier, więc czyli w jednym takim wyborze mamy jeszcze dodatkowo parę wyborów, zobaczycie. Włóczek, kawki wasze, zdrowie. Byście chcieli pobrać sobie tą grę na Dreamcasta, bo wersja chyba też na PC-ty, na Xboxa chyba też jest Classic. Nie wiem, czy na PS2 jest, musielibyście sprawdzić, ale linka na wersję na Dreamcasta do pobrania będzie w opisie. Mamy intro. Final Fight 3 też ze SNESa, bo wyszło tylko na SNESa, więc może weźmy sobie Final Fight 1 Remix, będzie fajna muzyczka. Bodajże z Sega Mega CD ta muzyka była wyciągnięta. Mamy wybór postaci, Guy. Fighter Alpha, tu też kod ze Street Fighter Alpha, Kami ze Street Fighter, w ogóle tu wszystkie postacie ze Street Fighter. Może zagramy Fei Long. O. Sorry za kaszel. Zobaczmy, czy coś
ludzie chodzące na parzanki, to jest dużo modów, właśnie por. Poszukaj w necie. Parę mam też jeszcze na ilustracji, może pokażę kiedyś. Różne wariacje są. Street of Rage, King of Fighters, no masa tego jest. Ja jako fan Final Fighta, moja ulubiona biatka chodzona, to musiałem mieć tego Last Rounda, no. A to już parę lat temu to pobrałem Mr. Q. Zagram trochę w tą wersję, później wyłączę, włączymy wersję inną, zobaczymy. Ogólnie tak, żeby obczaić te wszystkie wersje, jak wyglądają. Nie? Może po dwa etapy, jeśli się dojdzie, nie? Za tle to jest z wersji CD, Mega CD raczej, a Mega Drive spłyta na płytę. Tu się chyba dobijało jakoś. Idziemy dalej. Wyłazić po luki, kurwa. Nie jest łatwo. Mamy supery. Special cios, dwa razy w przodu. O. Podskok pierwszy, uderzenie, podskok drugi, guzik drugi, podskok i trzeci, super. Gierka fajna. Tak jak mówię, jeśli ktoś lubi bijatyki chodzone, no to link będzie w opisie tego filmu do tej gry, na tym casta, jeśli pozbiera się na tej stronie. Sorry, która tam nam wyskoczy, to myślę, że na PC-ta znajdziecie Xboxa Classic. Nie wiem, czy na PS2 są bor mody, nie sprawdzałem, musicie sami zobaczyć. Wyłaź, kumiecie. Przeciwnicy też będą, z tego co kojarzę, przeciwnicy chyba też ze wszystkich części Final Fighta tutaj są, choć od bolów to wyłażą. Tak coś mi się wydaje. O właśnie, już z dwójki widzę tego mankusa z dwójki. Także większa różnorodność jest gości do obijania. Ach, kurde, widzicie, nie jest łatwo. Leżeć, ha. Idziemy dalej. Jeśli znajdziecie sobie Pizza of Rage, grę pierwszą na silniku właśnie Sunny Team,
pierwszym tą grę, którą oni zrobili. Polecam. Polecam. To na parzanka. To też zajebista. Ach, kurde. Śmieję się tam na chamie. Wyłaź. Rozwaliłem pierwszego. Stage clear. Fantastic work. Ok, drugi poziom. Obczajmy i później przełączę na inną wersję. Bo to by zeszło bardzo dużo czasu. Będziemy tu może po jednym etapie albo tak pograć chwilę. Mamy drugi etap. Mamy śmiertelność chwilową. Te chłopki z nożami są najgorsze. Także gry oparte na silniku Bor. Nie tylko są postacie ze Street Fightera i tak dalej, z Mortala chyba też są. Streets of Rage, które ogrywałem kiedyś, dwie części na kanale też. Później Beats of Rage wyszedł jako hołd, można powiedzieć, dla Streets of Rage. Twórcy byli fanami Streets of Rage. Thank you.
audycji innych na, niż na tym casta, bo to jest chyba dedykowana strona dla casta. Wpiszcie w Google Pormoc download. Powinniście coś znaleźć, nie? Na PC to będzie o wiele, 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 wiele więcej tego. Cały czas powstają nowe mody, także nawet do dzisiaj. Były mody z Alien vs Predator też. Pamiętam, na tym kaście miałem, ale gdzieś mi ta płyta działa przy przeprowadzce. Łatwiejszy niż, niż w arcade'owej wersji. Po nim. Udało się. Zobaczymy tylko, czy samochód się rozwala. Tak, w arcade wersji.
i przełączam na resetuję konsolę, włączymy inną wersję. Obczajmy. No jest i samochód. Resetuję konsolę. Zobaczmy następną wersję, jak wygląda. Ok, mamy zresetowaną konsolę. Może teraz wybierzemy wersję z tymi postaciami z Final Fight 2 i z jedynki Arcade. Ok, jedziemy. Przyspieszyć wszystko. Czy to jest to samo? To samo. Więc dajemy start game. Graliśmy Final Fight 1 Remix. Może dajmy teraz trójeczka. Dwójeczka z NES. Chwilkę zobaczmy, jak to się wygląda. Weźmiemy Cody'ego, moją ulubioną postać. No i tutaj już jest inne intro, druga część. Biciu Resiki, pojechali na wakacje, odpoczywać, a Matt Gear Gang się odrodził. Nie zdążyłem już tego przeczytać. O, tutaj znowu mam jakieś intro tego chyba w dwójce. A nie, było to w dwójce na SNESie, było, było. Z Final Fight 2 i 3 wyszło tylko na Super Nintendo. Nie było innych portów. Przyspieszymy trochę, bo szkoda czasu. I mamy pierwszy etap. Podskok, uderzenie. Jak to jak się puszcza Hadoukeny w Street Fighter 2, to tutaj się robi coś takiego. Czyli uderzenie, podskok i trzecie. Super. Shan-Li siedzi na mnie kruchy w tle. O, tu właśnie gdzie uderzam. Chodź. Nieładnie. Jak widzicie, fajnie to wszystko wygląda, fajnie to chodzi. Nic tylko grać.
jeśli lubicie na walangi chodzone, staż szkolny. Za darmo, jeśli macie Dreamcasta, to macie linka. Macie linka. Byłaś tam tu w świecie. Ach, kurwa. No, próbowałem zrobić tą trąbę powietrzną. Nie wyszło. O, teraz wyszło. Leżeć, chamie. Zobaczmy do końca tego etapu. Jest trudno, chyba. Była, że gniotę hordami. Arcade, bo na SNES-owej wersji byli goście. Nie siać tutaj pornografii. No, ci co wyleźli, chyba byli z trójki. Z tymi elektrodami. Rażą prądy. Nie pamiętam, czy to był z dwójki lub z trójki. Dojdziemy do bossa i przełączymy na następną wersję, bo to by strasznie długo trwało wszystko. No, to już będzie ten drugi boss. Ogólnie tu plansze z te tła, które przechodzimy, to są z dwójeczki. Postacie są. Muzyka też jest dwójki. Postacie są tylko zmienione praktycznie. Ach, kurwa. Czepnął.
Szymon oryginalnie tempo ostatnio dodał i troszkę zawsze mi się wydawało, że troszkę przesadzili, nie? Wybrać. Chyba w tą żeśmy grali i graliśmy. Final Fight, to był Carlos, tak, w tą graliśmy. To teraz wybierzemy wersję, w tą graliśmy. To teraz wybierzemy wersję tą. Cztery postacie. No i Final Fight 3, nie?
spieszę, bo już to był chyba koniec tego. I zobaczmy, jak wygląda trójeczka. Zobaczcie, tu jest zmiana w tym momencie, bo tu jest gliniarz pierwszym bossem w oryginale, na SNESie. Tu jest ten sam gniotek, co w tamtej części dwójce pierwszy. Hajdzie. Obok tu jest tym samym bossem. Let's go.
Ach. No co za gnioty. No, jaki leszcz mi tam kopnął, no. No, rozwalony. Czajmy drugi etap jeszcze. Czyli najbardziej zmienione chyba jest trójeczka w stosunku do oryginału. Są te same. Ale łatwo nie jest. Nie trafiłem gościa. Oj, oj, oj. Masz klapiściocho. Ech, sam na siebie rzucił gościa. Fizyka działa. Okej. Zobaczmy następny etap. Czy etap, odcinek. Odcinek drogi. Yeah.
Hajdź, kurde. Sorki. Przesrane. Gardło boli, z nosa się leje. Daleko, daleko do tego drugiego busa. Myślałem, że już będzie. A tu jeszcze. Jest drugi boss. Alfons i jego pracownica. No chodź. Osłania się, skurczy sobie. Ooo, ale mi serię zapodał. Na ryj. Okej, moi drodzy, dzięki za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Moi drodzy, jeśli chcecie pobrać tą grę, którą właśnie grałem, to jeszcze raz przypominam, w opisie macie link do wersji na Dreamcasta, jeśli wpiszecie w Google'ach Beats of Rage mod. Myślę, że powinniście znaleźć dużo, dużo, dużo gier. Również to. Dzięki za oglądanie. Do następnego, na razie. Cześć.